digitalizacja w muzeach, ale także szerzej rozumiana digitalizacja w instytucjach kultury, której standardy, której założenia są prezentowane na naszej stronie internetowej poprzez specjalnie uruchomione forum dyskusyjne, gdzie z jednej strony można spotkać opinie ekspertów uznanych w tej sferze, w tej wysoce sprofesjonalizowanej sferze. Z drugiej strony można spotkać się z zestawem typowych pytań i odpowiedzi, które dotyczą właśnie cyfryzacji, digitalizacji zasobów cyfrowych w różnych instytucjach kultury, także w tych najmniejszych działających w ośrodkach, w których trudniejszy jest dostęp do uzyskania czy do wytworzenia własnego zaplecza specjalistycznego. Kolejną sferą naszej działalności jest zabezpieczanie i ochrona zbiorów publicznych i prywatnych. Podkreślam szczególnie znaczenie zbiorów prywatnych, ponieważ sfera kolekcjonerstwa prywatnego jest najbujniej rozwijającą się w tej chwili w Polsce sferą muzealnictwa szeroko rozumianego. To właśnie w małych środowiskach lokalnych, na styku działalności samorządu lokalnego, instytucji podległych temu samorządowi, lokalnych archiwów, parafii, szkół, powstają prywatne kolekcje i prywatne muzea. I do tych środowisk kierujemy specjalną ofertę, również dostępną w użytecznych formach elektronicznych, jak tego rodzaju kolekcje zabezpieczać, opracowywać, jak czynić je bezpiecznymi w sytuacjach, kiedy mogą być zagrożone przez osoby, które nie zawsze wobec takich kolekcji kierują się pozytywnymi emocjami. To, co jest w naszej działalności najbardziej rozbudowane, to bardzo szeroka oferta szkoleń do wszystkich osób i wszystkich środowisk działających na styku muzealnictwa, ochrony zbiorów, instytucji publicznych i instytucji kultury, które choć w niewielkim stopniu związane są z tym, co składa się na ochronę dziedzictwa kulturowego. Tu mogą zapoznać się Państwo z tą ofertą, ale najważniejsze jest to, iż każdemu z takich szkoleń towarzyszy specjalnie przygotowany podręcznik. Podręcznik, który udostępniany jest co do zasady w dwóch formach edycyjnych. Szanując przyzwyczajenia osób, które wolą posługiwanie się papierem, zawsze publikujemy materiały właśnie w takiej wersji i w identycznej wersji materiały te są udostępniane do pobrania, do bezpłatnego pobrania na naszej stronie internetowej. Wszystkie wydawnictwa, które są przez nas publikowane, również budowane są, edytowane są na tej samej zasadzie. Wersja tradycyjna, papierowa, wersja elektroniczna, którą udostępniamy bezpłatnie na naszej stronie internetowej po zakończeniu dystrybucji wersji papierowej, no tak, aby samemu sobie nie tworzyć rynkowej konkurencji. I tutaj na szczególną Państwa uwagę, myślę, że także uwagę wynikającą z potencjalnej przydatności edukacyjnej naszych wydawnictw, chciałbym zwrócić uwagę na kilka z nich. Na rocznik Muzealnictwo, który jest takim drukiem, jak to rocznik, dostojnym, zacnym i naukowym, ale który ma także swoją bardziej użyteczną, bieżącą, reagującą na wydarzenia bieżące odsłonę w wersji elektronicznej i która na podstawie naszych badań
użyteczności, czy przepraszam za słowo, używalności tej strony, cieszy się dość dużym zainteresowaniem, chociaż jest dość młoda, także środowisk edukacyjnych, zwłaszcza na poziomie szkolnictwa średniego. Salon Książki Muzealnej to skupienie w jednym miejscu oferty wydawniczej wszystkich muzeów w Polsce. To jest nowy, przygotowany przez nas instrument, działający od kilku miesięcy, na którym już w tej chwili około 100 polskich muzeów prezentuje swoją ofertę wydawniczą, tak więc w jednym miejscu, bez konieczności przeszukiwania wielu stron internetowych, muzealnych stron internetowych, można taką ofertę muzealną znaleźć, a jak Państwo doskonale wiedzą, jest to, czy może być to bardzo dobry materiał ułatwiający przygotowanie na przykład muzealnych lekcji, które są ciągle tym podstawowym pomostem, by pozostać w konwencji dzisiejszego spotkania, pomostem kontaktu między szkołą a instytucjami muzealnymi. Ta witryna poświęcona architekturze muzealnej to już propozycja nieco bardziej specjalistyczna, która może być bardziej użyteczna na wyższych szczeblach kształcenia. I wreszcie, jako że każda nauka dobrze jest, jeśli znajduje swój koniec, a co najmniej przerwę, mamy szczęśliwie taki moment, że kończy się rok szkolny i możemy troszeczkę odpocząć, przygotowujemy także specjalne oferty związane, takie oferty sezonowe. Jedną z nich, która jest w trakcie uruchamiania, w trakcie uzupełniania, jest oferta prezentująca różne aktywności, różne działania muzeów w okresie wakacyjnym. W tej chwili jest wypełniona kilkudziesięcioma ofertami, z których też mogą korzystać na przykład instytucje zajmujące się edukacją w okresie letnim, bo to dla Państwa oczywiste, szkoły wolnego w czasie wakacji nie mają. Często muszą też zająć się organizacją wypoczynku letniego dla dzieci nie wyjeżdżających, tak powiem, dalej na wakacje z rodzicami. I ta oferta umożliwiająca dostęp do informacji o ofercie muzeów w danej miejscowości, w danym regionie może być bardzo użyteczna. Tak więc, Szanowni Państwo, myślę, że jest to dobra okazja do tego, abyśmy mogli wzajemnie poznać nasze zakresy naszej działalności, po to, aby znaleźć te wspólne punkty, które być może będą przede wszystkim interesowały Państwa i na których będziemy mogli te naszą współpracę budować. Serdecznie zapraszam do nawiązywania kontaktu z Narodowym Instytutem Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów, a pozostając w konwencji tego ostatniego slajdu, życzę dobrych wakacji i odpoczynku od codziennej pracy.